Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie. Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa. Czyli zobaczmy, przeanalizujmy ten wykres. Co on nam mówi? Jedna osoba dostała jedynkę. 5 osób dostało dwójkę, 7 osób dostało trójkę, 8 osób dostało czwórkę, później 3 osoby dostały piątkę i 2 osoby dostały szóstkę. Czyli jaka jest średnia tych ocen? No to bierzemy jedna osoba, co dostała jedynkę, dodać. Bierzemy 5 osób, co dostało dwójkę, dodać. 7 osób, co dostało trójkę, dodać. 8 osób, co dostało czwórkę, dodać. 3 osoby, co dostały piątkę i dodać 2 osoby, co dostały szóstkę. Dzielimy to na liczbę osób. Ile mamy osób w klasie? No to tak, tutaj była 1 osoba plus 5 osób to jest 6, plus 7 to jest 13, plus 8 to jest 21, plus 3, 21 plus 3 to mamy 24 i plus 2, 26 osób. No i liczymy dalej. 1 razy 1 to jest 1, dodać 5 razy 2 to jest 10, dodać 7 razy 3 to jest 21, dodać 8 razy 4 to jest 32, dodać 3 razy 5 to jest 15, dodać 2 razy 6 to jest 12, podzielić na 26. Co nam z tego wyjdzie? 1 plus 10 to jest 11, plus 21 to jest 32, plus 32 to jest 64, tutaj mamy 74, 79, 89, 90, 1. Wychodzi nam 91 26. No i sprawdźmy, ile to jest dokładnie. 91 26. 91 podzielić na 26 to jest dokładnie 3,5. Odpowiedź C.